Witam Cię bardzo gorąco na lekcji poświęconej A co było na maturze? To jest lekcja poświęcona funkcji liniowej. Zapraszam gorąco. Na lekcji tej będziemy rozwiązywać przykładowe zadania maturalne, które pojawiały się w poprzednich latach. Twoi starsi koledzy rozwiązywali, zdawali maturę, rozwiązywali zadania na poprzednich maturach, czy to z maja, czy z czerwca, czy z sierpnia, z ubiegłych lat i spotkali się z takimi zadaniami, które dotyczyły tego działu, którym się zajmujemy, konkretnie funkcji liniowej. Ja je powybierałam i chcę z Tobą kilka przykładowych, takich postarałam się różnorodne powybierać i chcę z Tobą porozwiązywać. Zapraszam gorąco. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 10 za 1 punkt. Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f od x o wzorze ax plus b, a punkt m o współrzędnych 3 i minus 2 należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy i mamy 4 odpowiedzi. Oczywiście my sobie sami to obliczymy i wybierzemy wtedy prawidłową odpowiedź. Otóż zastanówmy się, co mamy dane. Mamy podany jakiś tam punkt, przez który przechodzi wykres tej funkcji liniowej. Mamy podane miejsce zerowe. I teraz oczywiście automatycznie powinna nam się tutaj zaświecić informacja, co to jest miejsce zerowe, ale jeszcze lepiej, młodzież bardzo lubi, jak z tego miejsca zerowego zrobić sobie punkt, tak? Czyli otwieramy napis, przepisujemy jedynkę i miejsce zerowe jest to taki argument, którego wartość wynosi 0. Czyli mamy drugi punkt. Punkt pierwszy to było 3. Przecinek minus 2, punkt drugi to jest 1,0. I pamiętasz, podawałam Ci taki wzór, za pomocą którego możemy policzyć współczynnik kierunkowy A. Czyli u góry odejmujemy y, czyli y2 minus y1, na dole odejmujemy analogicznie x, x2 minus x1. No to teraz pasuje podpisać. x1, y1, a tu niech będzie x2, y2. No i podstawmy pod ten wzór. Czyli a to się równa. Oczywiście to jest jeden ze sposobów, tylko że szybki bardzo. y2 to jest u nas 0, odjąć i tu mamy minus 2, czyli dodać będzie 2. Odjąć minus 2, czyli minus i minus daje plus. Dobrze, na dole. Teraz x2, czyli u mnie 1, odjąć x1, no to x1 jest 3, czyli normalnie napiszę. No i pod spodem a to się równa 0, dodać 2 to jest oczywiście 2, 1 odjąć 3 to jest oczywiście minus 2. I teraz jak ja podzielę 2 przez 2 to jest 1, no a minus musi zostać, czyli mamy a równe minus 1. I oczywiście jaka odpowiedź była, jest to odpowiedź D. Bardzo, bardzo przyjemne zadanie dotyczące właśnie działu funkcji liniowej, konkretnie prawda, jej własności, tego, że ona ma takie miejsce zerowe, wykres przechodzi przez taki podany punkt. Zadanie numer 2, maj 2018, zadanie 19 za 1 punkt. Proste ordynania, y równa się m plus 2, x dodać 3 oraz y równa się 2m minus 1, x minus 3 są równoległe, gdy i naszym zadaniem jest wyznaczyć m. Otóż musimy sobie przypomnieć, od czego zależało, kiedy proste są równoległe. Ja zapiszę tutaj Tobie. Ten współczynnik, który stoi przed x-em, nazywaliśmy a. I tutaj też mamy współczynnik, który stoi przed x-em, też nazywamy a. Ale żeby je rozróżnić, to ja tu podpiszę a1, a tu podpiszę a2. I teraz, był taki warunek, że prosta k była równoległa do l wtedy i tylko wtedy, gdy a1 było równe a2. Taki wzór, który możesz oczywiście znaleźć w tablicach maturalnych. Czyli, żeby były równoległe, to ja po prostu muszę podstawić pod ten wzór. Czyli a1 to jest m plus 2 i to ma mi się równać a2, czyli 2m minus 1. I rozwiązać zwykłe równanko liniowe. Czyli tak, m zostawiam, to przerzucam, czyli minus 2m równa się, tu zostawiam minus 1, to przerzucam, będzie minus 2. M minus 2m, czyli jakby 1m minus 2m, to jest minus 1m, czyli minus m. I minus 1 minus 2 to jest minus 3. Pomnożę obustronnie przez minus 1, bo tutaj takie natrzęsienie jest tych minusów i dostaję, że m jest równe 3. Popatrz, jakie krótkie, w końcu tylko za 1 punkt. I taka odpowiedź oczywiście jest. Jest to odpowiedź B, konkretnie tak wyglądająca. M jest równe 3.
Zadanie numer 3, maj 2015, zadanie 18 za 1 punkt. Dane są punkty M o współrzędnych 3, minus 5 oraz punkt N o współrzędnych minus 1 i 7. Prosta przechodząca przez te punkty ma równanie. Czyli naszym zadaniem jest wyznaczyć prostą. Oczywiście pamiętamy, że prosta ma równanie AX plus B. To skoro ja mam podane punkty, to tu mam X do niego Y. Tu mam X do niego Y. Oczywiście mogę podpisać X1, Y1, X2, Y2, ale nie ma takiej potrzeby, dlatego że ja muszę wyznaczyć ten współczynnik A i B, żeby móc napisać wzór tej funkcji, prawda? Czyli ja muszę odpowiednio podstawić najpierw ten punkt, później ten punkt będę podstawiała. Najpierw ten, a później ten będę podstawiała pod jej wzór. No to po kolei. Y, czyli u mnie minus 5, równa się A, to nie mam, razy X, czyli 3 i dodać B. No to jeszcze drugie podstawiam od razu, czyli Y, czyli u mnie 7, to się równa. Znowu patrzymy A razy X, czyli u mnie minus 1 i dodać B. No to oczywiście chciałabym, żeby tych kropeczek nie było widać, więc ja to szybciutko pomnożę. A razy 3 to jest 3A i dodać B. I tutaj 7 to się równa. A razy minus 1 to mamy minus A i dodać B. I teraz, żeby rozwiązać taki układ, znowu muszę sobie wybrać metodę, bo teraz muszę rozwiązać układ równań. No to co? Może przecinek współczynników ze względu na A. Tu mamy 3A, to tu by pasowało minus 3A. To pomnożmy razy 3. Czyli pierwsze przepiszę, czyli minus 5 równa się 3a plus b, a drugie będę mnożyła. 7 razy 3, 21, minus a razy 3, minus 3a i b razy 3 plus 3b. Podkreślam i oczywiście obustronnie dodaję. 21 dodać minus 5, czyli inaczej 21 minus 5, to mamy 16, to się równa. Te 3a minus 3a mi się skasuje i mam b dodać 3b, czyli 4b. Dzielone przez 4 i otrzymuję, że b to się równa 4, obojętnie jak zapiszę w jakiej kolejności. No to tak, b już mam wyliczone. Wybieram sobie jakiekolwiek równanie. No może być to drugie, bo ono jest tutaj łatwiejsze i podstawię. Czyli tak, 7 to się równa. Minus A i dodać to moje 4. No to tak, B równe 4, a tu przenoszę. Czyli minus A przerzucam, to będzie A. Równa się 4, zostawiam, to przerzucam minus 7. Czyli B jest równe 4, a A jest równe 7 minus 4, czy 4 minus 7, pamiętaj tylko o tym, żeby znak dobry dać, czyli to będzie po prostu minus 3, bo więcej jest na minusie, prawda? Czyli mamy minus 3. No i teraz ja dopiero mogę napisać wzór, czyli właśnie ten wzór piszę, y równa się i tak, a mi wyszło minus 3 x, bo za x-a nic nie mogę podstawić, bo to ja mam podać jakby wzór tej funkcji, nie? I dodać b, a b to jest 4. I mamy minus 3, x dodać 4. I teraz patrzymy sobie, czy jest taka odpowiedź, minus 3x dodać 4. Oczywiście jest to odpowiedź A. Wiadomo, że jeżeli na maturze robisz zadania testowe, prawda, czyli takie, które mają odpowiedzi ABCD, możesz zrobić innym sposobem, niż ja Ci tutaj proponuję. Bo da się inaczej, można sobie brać po kolei te punkty i podstawiać to do odpowiedzi A, to do odpowiedzi B i tak dalej. Ale ja, ucząc Cię pewnych metod, nie będę uczyła Cię w ten sposób rozwiązywania zadań tych testowych, bo chcę, żebyś jednak te metody ćwiczył cały czas, te, które są bardzo ważne, no w tym akurat dziale, które tutaj robimy. Zadanie numer 4, czerwiec 2015, zadanie 10 za 1 punkt. Prosta K przecina oś o Y w punkcie o współrzędnych 0 i 6 i jest równoległa do prostej o równaniu Y równa się minus 3X. Wówczas prosta K przecina oś o X układu współrzędnych w punkcie. No i nie wiem w jakim punkcie i będziemy musieli to wyznaczyć. Otóż, przypomnijmy sobie pewne rzeczy. Mamy jakąś prostą K, ja ją zapiszę, K dwukropek, Y równa się AX plus B. No, pasowałoby nam wyznaczyć jej wzór. Po pierwsze, skoro jest równoległa do tej, to pamiętasz z równoległości, że współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Czyli A, ten współczynnik kierunkowy, który tu występuje, musi też wynosić minus 3. To jest już cenna informacja i mogę zacząć pisać. Y to się równa minus 3x i teraz uwaga, plus b. Teraz mówiłam również,
że jeżeli mamy taki punkt o współrzędnych 0,6, czyli jednym słowem, jeżeli znamy przecięcie z osią OY, to możemy bardzo szybko bez obliczeń podać B. Bo właśnie to, co występuje po zerze, to jest B. O tym też mówiłam już na wcześniejszych lekcjach. Czyli jednym słowem, popatrz, dali nam tak jakby na tacy, tylko musimy umieć z tego skorzystać. Czyli po prostu plus B, czyli u nas będzie plus 6. Mamy takie równanie. Y równa się minus 3x plus 6. I teraz musimy znaleźć przecięcie z osią OX. Przecięcie z osią OX zawiera w sobie miejsce zerowe. Czyli przyrównajmy to do zera. No bo tak się przecież wyznacza miejsce zerowe. Przyrównuję wzór funkcji do zera i otrzymuję minus 3x równa się 6, przerzucam, będzie minus 6 dzielone przez minus 3 obustronnie i piszemy, że x to się równa, minusy się skasują, 6 podzielone przez 3 to jest 2. Zatem to moje przecięcie mogę nazwać jako punkt A, ma współrzędne 2 przecinek, no i oczywiście skoro to ma być miejsce zerowe, to jego wartość ma wynosić 0. I to jest punkt o współrzędnych 2 i 0. Szukamy takiej odpowiedzi, jest to odpowiedź w naszym tutaj arkuszu maturalnym, jest to odpowiedź C. Taki jest punkt właśnie o współrzędnych 2,0. Zadanie numer 5. Proste, opisane równaniami, y równa się 2 podzielone przez m minus 1 i to wszystko x dodać m minus 2 oraz druga prosta, y równa się mx dodać i teraz taka kreska ułamkowa, mamy taki ułamek 1 podzielone przez m plus 1, są prostopadłe, gdy i mamy wyznaczyć wartość parametru m, żeby one były prostopadłe. Otóż, na pewno pamiętasz, że prostopadłość związana była znowu ze współczynnikami kierunkowymi. Ja ten współczynnik kierunkowy nazwę standardowo A1, czyli to, co występuje przed x, i w tym wzorze drugim przed x występuje m i to jest A2. I pamiętamy, proste, k jest prostopadła do l, wtedy i tylko wtedy, gdy A1 razy A2 to się równa minus 1. Czyli jest taki warunek na prostopadłość dwóch prostych. A1 razy A2 to się równa minus 1. I teraz ten warunek, jeżeli na przykład nie pamiętasz, możesz zajrzeć do tablic matematycznych i sobie z niego skorzystać. W miejsce A1 piszemy 2 nad m minus 1 pomnożone przez A2, czyli u nas A2 to jest m i to ma dawać minus 1. Wiesz, trzeba to wykonać mnożenie, więc możesz sobie dopisać nad 1 i teraz fajnie pomnożyć licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. 2 razy m to 2m, a m minus 1 razy 1, no wiadomo, zostaje m minus 1. I to się równa minus 1, ale ja specjalnie dopiszę nad 1, żeby pomnożyć na krzyż. Młodzież bardzo lubi tą metodę mnożenia na krzyż, więc też robimy 2m razy 1. To będzie 2m równa się i tu mamy m minus 1 razy minus 1, czyli będę musiała pomnożyć m razy minus 1, czyli minus m minus 1 razy minus 1 plus 1. Przenoszę, czyli będę miała 2m, to przerzucam, plus m równa się 1. 2m plus m to jest 3m równa się 1 dzielone przez 3, czyli otrzymujemy, że m to jest 1/3, czyli dla m równego 1/3 te proste będą prostopadłe. Szukamy takiej odpowiedzi, oczywiście jest taka odpowiedź, jest to odpowiedź C. Zadanie numer 6 to sierpień 2015, zadanie 9 za 1 punkt i czytam. Miejsce zerowe funkcji liniowej f od x równej x plus 3m jest większe od 2 dla każdej liczby m spełniającej warunek. Czyli tak, mamy oczywiście wyznaczyć m, natomiast mamy taki zapis, że miejsce zerowe, czyli my zapiszmy sobie miejsce zerowe jako x0 albo samo x, jak wolisz, i jest napisane w treści, jest większe od 2. Miejsce zerowe jest większe od 2 dla każdej m spełniającej warunek. No i ten, oczywiście trzeba to wyznaczyć, tak? Miejsce zerowe, czyli popatrz, jest mowa o miejscu zerowym, a my nie mamy podanego miejsca zerowego. Musimy sobie wyznaczyć to miejsce zerowe. Jak się wyznaczało miejsce zerowe? Przyrównywało się funkcję naszą, wzór funkcji do zera. No i teraz wyznaczamy x, to się równa, to przerzucam minus 3m. Czyli popatrz, to moje x, które tu mi wyszło, mogę sobie nazwać x0, jako żeby była ta nazwa miejsce zerowe, x0. I teraz to, co mi wyszło, podstawię odpowiedzią do tej zależności. Czyli tak, w miejsce x0 napiszę minus 3m i ma być większe od 2. Podzielę przez minus 3
I pamiętam o tym, że jak dzielę przez liczbę ujemną tutaj, to zwrot nierówności mi się zmienia na przeciwny, czyli nie będzie większe, tylko będzie mniejsze. I teraz to muszę napisać w ułamku. 2 podzielone przez minus 3 to jest minus 2 trzecie. I albo tak zostawiam, albo mogę jeszcze bardziej profesjonalnie napisać, że jest to przedział od minus nieskończoności do minus 2 trzecie, bo n mają być mniejsze. No popatrzmy, jaka tam była odpowiedź. No tam niestety było dużo łatwiej, prawda, niż tutaj. Nie potrzeba było przedziału, więc odpowiedź A jest prawidłowa. N jest mniejsze od minus 2 trzecie. To dokładnie jest w odpowiedzi A. N mniejsze od minus 2 trzecie. Zadanie numer 7, maj 2017, zadanie 9 za 1 punkt. Miejscem zerowym funkcji, ta funkcja jest opisana takim wzorem. Pierwiastek z 3 i to pomnożone w nawiasie przez x plus 1, za nawiasem minus 12 jest liczba. Czyli ja zapisałam, że trzeba miejsce zerowe wyznaczyć, czyli x0. Jak się wyznacza miejsce zerowe? Oczywiście przyrównujemy funkcję do zera, czyli ja tą funkcję tutaj przepiszę, równa się 0. To zadanie jest tylko dlatego, ewentualnie może stanowić jakiś problem ze względu na to, że jest ten pierwiastek. Ale my się na razie nie przejmujemy. Czyli tak, minus 12 przerzucamy, czyli to zostawiamy. Popatrz, ja nawet tego nie wymnażam i tutaj przerzucam 12. Teraz pasuje mi się tego pozbyć, bo to mi przeszkadza, żeby x wyliczyć, więc podzielę obustronnie przez pierwiastek z 3. Dzięki czemu zostanie mi x plus 1, bo to mi się podzieli. A teraz tutaj nie umiem, to napiszę sobie tak jakby w ułamku 12 podzielone przez pierwiastek 3. Pamiętam o tym, że było coś takiego jak usuwanie niewymierności. Czyli przepiszę x plus 1 równa się, będę miała 12 pierwiastków z 3, to mnożę z tym i to mnożę z tym. Pierwiastek 3 razy pierwiastek 3 to jest po prostu 3. I teraz mi się skróci to przez 3 to jest 1, to przez 3 to jest 4. I zapiszę Ci jeszcze raz x dodać 1, to się równa 4 pierwiastki z 3. Przerzucam jedynkę na drugą stronę i będę miała 4 pierwiastki z 3 minus 1. I to jest moje miejsce zerowe, które mogłabym nazwać x0. Ale oczywiście nie muszę tak zapisywać. No i patrzę, czy była taka odpowiedź 4 pierwiastki z 3 minus 1. Oczywiście, że musi być. Jest to odpowiedź C. Trudne? No nie wiem, czy takie trudne. To trzeba byłoby się zastanowić, czy lubisz te pierwiastki, czy tak nie bardzo, czy sprawiają Ci one problem, czy też zupełnie jest Ci to obojętne, czy są, czy ich też nie ma. Zadanie numer 8. Starałam się w arkuszach naturalnych poszukać takiego zadania, żeby było z treścią, aczkolwiek no, nie znalazłam ich dużo, dlatego wybrałam takie zadanie troszkę z treścią, zadanie tekstowe z sierpnia 2017 roku, zadanie 7 za 1 punkt. Rozważmy treść następującego zadania. Obwód prostokąta o bokach długości A i B jest równy 60. Jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Oblicz długości boków tego prostokąta. I naszym zadaniem nie jest to rozwiązać, tylko który układ opisuje zależność między długościami boków tego prostokąta. Zatem mamy do czynienia z prostokątem, więc prostokąt ma dwa zazwyczaj różne długości boków, czyli to będzie jakby długość pierwszego boku, a to będzie długość drugiego boku. I teraz na początek czytamy jeszcze raz. Obwód prostokąta o bokach długości A i B jest równy 60. Spróbujmy ułożyć równanie. Wszyscy wiemy, jak się liczy obwód tego naszego prostokąta, prawda? Wzór na obwód prostokąta myślę, że znamy. To są dwa boki A plus dwa boki B. No to spróbujmy teraz to zapisać. Czyli obwód tego prostokąta wynosi 60. Czyli 2A dodać 2B równa się 60. 2A dodać 2B równa się 60. No to jedno równanko ma. Teraz następne. Jeden z boków tego prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Jeden z boków prostokąta jest o 10 dłuższy od drugiego. Czyli zastanówmy się, który weźmiemy sobie ten dłuższy. No niech będzie ten dłuższy, czyli zapiszemy sobie, że ten dłuższy B jest o 10 dłuższy. Czyli jednym słowem, na przykład centymetrów, chociaż tutaj nie ma jednostek, czyli mogę powiedzieć, że to jest ten bok pierwszy, tylko plus 10, bo o 10 jest dłuższy. Czyli napiszę A i dodać 10.
Zobaczymy, czy oni też tak sobie to właśnie zapisali, bo mogli napisać, że A to się równa B plus 10. Tutaj można byłoby wymiennie. I mamy układ równań. Nie rozwiązujemy go, broń Boże. I teraz mamy wybrać odpowiedź. Popatrzmy. Dokładnie takiego 2A plus 2B równe 60 nie ma, ale widzisz co jest? Jest wyciągnięta tak jakby dwójka przed nawias. No to wyciągmy dwójkę i w nawiasie będzie A plus B równa się 60. No i mamy odpowiedź A i odpowiedź D bardzo podobnie się zaczyna. Natomiast drugie równanie już jest inne, bo w odpowiedzi A mamy, że A plus 10 to się równa B, czyli popatrz, zostało tylko zamienione stronami, a ja ciągle tłumaczę, że strony w matematyce jest to rzecz umowna, czyli tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ja napiszę B równe A plus 10, czy A plus 10 równe B. I mamy odpowiedź A jest prawidłowa. Nikt nam nie każe tego rozwiązywać. My mamy umieć zinterpretować to zadanie i ułożyć układ równań. Teraz, żeby to rozwiązać, no to już jest naprawdę nietrudne. Dlaczego mogłoby nam się pomylić z odpowiedzią D? Dlatego, że tam w odpowiedzi D jest, że B to się równa 10A. Ale 10A oznacza, że bok jest 10 razy dłuższy. Nie myl o 10 dłuższy, od 10 razy dłuższy. A niestety to się młodzieży myli. Jeżeli ja, tutaj na marginesie napiszę, jeżeli ja mam podane w treści, że jeden bok jest o 10 dłuższy, to ja dodaję 10. A jeżeli miałabym w treści podane, że jeden bok jest 10 razy dłuższy, to ja mnożę przez 10, czyli A mnożę przez 10 i wtedy mi wychodzi 10A, prawda? To są po prostu takie błędy, które występują u młodzieży. Myli się niektórym to większy, mniejszy razy, czyli coś 10 razy większe, czy coś 10 razy mniejsze, czy coś o 10 większe, czy coś o 10 mniejsze. No to jest kwestia wyćwiczenia się w tych wyrażeniach algebraicznych, które też są bardzo ważne i sprzydają się. To są takie podstawy matematyki, no ale wiesz doskonale, że te podstawy matematyki są bardzo ważne, żebyś mógł się orientować swobodnie w tym dziale funkcyjnym. No trzeba mieć podstawy, to nie da się ukryć. Na tą lekcję podsumowującą właśnie ten kurs z funkcji liniowej przygotowałam 8 zadań z matur. Oczywiście można poszukać jeszcze więcej, ale myślę, że te 8 potrafiło Ci zobrazować, że ta funkcja liniowa występuje na maturze. Owszem, występuje ona najczęściej w zadaniach za jeden punkt. Na pewno to zauważyłaś. No ale wiesz, jeden punkt tutaj stracić, tam stracić jeden punkt, to jest, prawda, później przeliczenie nam się to przekłada na wynik egzaminu maturalnego. Dlatego warto jest oczywiście, żeby nie tracić tych punktów. I z tych zadań za jeden punkt też podciągnąć sobie wynik maturalny. Bo wiesz, żeby mieć 100% na maturze, musisz umieć i te zadania za jeden punkt, i te zadania za dwa punkty, i te, które mają więcej punktów. To wszystko będzie świadczyło o Twoim globalnym sukcesie w maju. Także dziękuję Ci bardzo za tą lekcję. Jeżeli oczywiście się spodobała ta lekcja, to zapraszam Cię już na kolejny kurs w moim wykonaniu. Dziękuję i zapraszam gorąco.